Witam Was, kosmiczni obywatele, tutaj Dastros Game Armada i Star Citizen Polska. Dzisiaj mam coś specjalnego przede wszystkim dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze Star Citizenem. But first, I would like to mention for our English-speaking viewers that due to language barrier, this video won't be quite useful for you guys. If you want to check out similar content, follow the video link in description below. It's about new player's guide for Star Citizen from Board Gamer. I'm sure you won't regret it. Wracając do tematu, ten materiał filmowy możecie potraktować jako przewodnik przekazujący podstawowe informacje związane z grą Star Citizen. Jeżeli po jego obejrzeniu będziecie chcieli wiedzieć więcej, koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę i forum. Star Citizen będzie symulatorem kosmicznym z otwartym światem zawierający sandboxowe elementy rozgrywki. Gra zawierać będzie tryb MMO, w którym znajdziemy typową rozgrywkę FPS, walkę w kosmosie na pokładzie statków oraz starcia pomiędzy naszymi maszynami, a także jednostki kosmiczne do obsługi, których przyda się wieloosobowa załoga. Na dokładkę twórcy planują eksplorację planet i kosmosu, zaawansowaną ekonomię, na którą będziemy mieć wpływ, przemysł, górnictwo, rolnictwo i wiele, wiele innych atrakcji. Oprócz tego planowana jest kampania dla pojedynczego gracza z opcją kooperacyjną składem 42, która docelowo ma mieć wpływ na to, co nasza postać będzie robić i posiadać w części MMO. Pamiętajcie, że Star Citizen jest ciągle w fazie alfa. To, w co możemy grać, to produkt, któremu daleko do gotowej wersji, tak więc może zawierać błędy. Póki co nie mamy dostępu do wszystkich wspaniałości, jakie nam obiecano. Sugestie oraz opinie graczy są brane pod uwagę przez twórców, dzięki czemu, zgłaszając błędy, w przyszłości możemy mieć świadomość tego, że mieliśmy wpływ na kształt finalnego produktu. Plany na przyszłość, jakie mają twórcy, to udostępnienie pierwszego epizodu składem 42 oraz wersji alfa 3.0. Ma to być ogromny krok naprzód, jeżeli chodzi o możliwości, jakie użytkownicy będą mieć w grze. Udostępnienie nowej zawartości jest planowane na lipiec tego roku, tak więc regularnie odwiedzajcie portal i forum Game Armada, gdzie znajdziecie informacje na temat postępów prac. W dalszym ciągu nieznana pozostaje data premiery składu 42 i trudno powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać konkretów. W opisie wideo znajdziecie spis treści, zestaw linków do konkretnych zagadnień, jakie będę omawiać. Tak więc jeśli będziecie chcieli wrócić do konkretnej części filmu, będzie to dla Was ułatwienie. Tak więc zaczynamy! Trzeba zacząć od tego, żeby zagrać w Star Citizena, będzie Wam potrzebne konto. Założyć je możecie na stronie robertspaceindustries.com. Tak więc przechodzimy do tej strony i wypełniamy wszystkie niezbędne do założenia konta informacje. Dodatkową pomoc po polsku znajdziecie w naszym poradniku. Link znajdziecie w opisie pod tym wideo. Login ID to jest Wasza prywatna nazwa konta. Będziecie tego używać podczas logowania się do gry czy też strony RSI. I tego nie zdradzamy innym graczom. Community Moniker to będzie Wasza nazwa wyświetlana na forach RSI oraz w komunikatorze Spectrum. Można ją zmieniać dowolną ilość razy. Handle to, co tutaj wpiszecie, będzie stanowić część odnośnika do Waszego profilu. Tą nazwą należy się podzielić z innymi graczami, gdy chcecie, aby mogli Was dodać do listy znajomych, czy też zaprosić do wspólnej gry. W skrócie jest to pole, w którym wpisujecie swoją ksywkę, jaką chcecie, aby ludzie zwracali się do Was. Community Moniker i Handle mogą być takie same, natomiast Login ID musi się różnić od tych dwóch, ponieważ jest to prywatna część Waszego konta. Dodatkowo podczas zakładania nowego konta możecie użyć specjalnego kodu polecającego od innego gracza, który zapewni Wam bonusowe 5000 UEC, United Earth Credits, czyli walutę o wartości 5 dolarów do pełnej wersji gry. W opisie wideo podałem Wam taki przykładowy kod, którego możecie użyć podczas tworzenia nowego konta. Wspierajcie w ten sposób naszą redakcję. Kiedy już uporaliśmy się z tworzeniem konta, potrzebujemy paczki z grą i naszego pierwszego statku. Udajemy się więc na stronę robertspaceindustries.com, download i klikamy Buy a Game Package. Do wyboru mamy całą masę statków i aż do zakończenia fazy alfa Star Citizena w każdej chwili możemy ulepszyć posiadaną jednostkę, dopłacając do lepszej. W symulacyjnej części Star Citizena zwanej Arena Commander możecie zdobywać wirtualną walutę REC, Rental Equipment Credits. Przyda się Wam do wypożyczania statków, których nie posiadacie, a chcielibyście nimi polatać, nie uszczuplając swojego prawdziwego portfela. Po tym, jak gra wyjdzie, nie będzie już można kupować statków za prawdziwe pieniądze. Trzeba będzie wykorzystać do tego UEC, czyli walutę z gry, którą będziemy zdobywać tam na różne sposoby. W tej chwili jedynie czego potrzebujecie, by wskoczyć do Star Citizena, to paczka z grą. Mamy do wyboru parę wersji takich pakietów, które zawierają w sobie wszystko, co będzie nam potrzebne do rozpoczęcia gry, w tym również nasz pierwszy statek.
Kliknijcie na zakładkę Game Packages i ustawcie wyświetlanie produktów według ceny, po czym przejrzyjcie sobie najtańsze opcje, które macie do dyspozycji. Ceny zaczynają się od $45 plus VAT, zależne od kraju, w którym dokonujecie zakupu. W przyszłości Star Citizen nie będzie wymagać żadnego abonamentu. Po prostu kupujesz i grasz bez żadnych ograniczeń. Jedynie co Wam teraz pozostało, to wybrać paczkę z odpowiadającym dla Was statkiem i dokonujecie zakupu. To zapewni Wam dostęp do wszystkiego, co oferuje Alfa, a w przyszłości również i Beta, wliczając w to dostęp do wszystkich aktualnie wypuszczonych elementów rozgrywki. Rzecz jasna, w skład tego wchodzi pełny dostęp do gry po oficjalnej premierze części MMO Star Citizena. Jeżeli macie trudności co do wyboru Waszej pierwszej paczki, to odwiedźcie nasze forum. Nie szybko możecie uzyskać rzetelne i wyczerpujące informacje niezbędne do przemyślanego zakupu. Możecie również zapytać w komentarzach pod filmikiem. Składam 42, czyli kampanię dla pojedynczego gracza, możecie zakupić osobno lub wraz z naszą pierwszą paczką z grą. Wtedy wychodzi nieco taniej. Podczas zakupu zostaniecie zapytani, czy chcecie dodać kampanię Squadron 42 do koszyka. Macie konto, macie statek. Teraz zostało nam tylko pobranie samej gry. Przechodzicie znowu do wcześniej podanej strony robertspaceindustries.com download i na samym dole klikacie Download Installer. Instalujecie pobrany launcher gry na dysku, gdzie macie przynajmniej 32 giga wolnej przestrzeni. Następnie uruchamiacie go i gra zacznie się pobierać. W zależności od przepustowości posiadanego łącza może to trochę potrwać, ale uwierzcie mi, że warto poczekać. Gdy gra się pobierze, kliknijcie Launch Game i możecie zaczynać. Po rozpoczęciu gry obecnie mamy dostęp do kilku modułów. Zaczniemy pokrótce od Star Marine. To typowa rozgrywka FPS PvP z arkadowymi elementami. Mamy tu dostępne dwa tryby gry. Last Stand, gdzie mamy za zadanie utrzymać poszczególne punkty na mapie, oraz Elimination, w którym po prostu gramy każdy na każdego na całej mapie. Obecnie możemy grać w te tryby do 24 graczy na poziomie multiplayer lub stworzyć prywatny mecz, gdzie gramy tylko z zaproszonymi przez nas ludźmi w zamkniętej rozgrywce. Aby kogoś zaprosić do gry lub dodać go do listy znajomych, przychodzimy do lobby, klikamy na Invite, po czym wpisujemy ich nazwę handlu i klikamy Add. Przy zapraszaniu się do wspólnej gry ważnym jest, aby mieć się nawzajem w swoich listach znajomych, ponieważ bez tego można natrafić na pewne trudności przy otrzymywaniu zaproszeń do gry. Kiedy ktoś Wam wyśle zaproszenie, na ekranie zobaczycie komunikat: naciśnij taki a taki klawisz, aby dołączyć do gry. Naciśnijcie ten klawisz i dołączcie do wspólnego lobby. Jeżeli to Wy zakładaliście lobby, to zmieniacie region na EU, czyli Europę, i możecie zaczynać grę. Jeżeli macie chęć, możecie przed grą zmieniać wyposażenie postaci, ale jest to możliwe również podczas gry, gdy tylko zginiecie, tak więc jest łatwo poeksperymentować z różnym uzbrojeniem. Standardowo poruszamy się klawiszami WASD. Jedynką, dwójką i trójką zmieniamy broń, wciskając G rzucamy granat, a jak przytrzymamy G, to możemy go trochę podgotować, zanim go rzucimy. Kiedy wróg rzuci granat w naszą stronę, założymy to dzięki ikonie ostrzegającej, że granat zaraz wybuchnie w danym miejscu. Wciskając V, uleczymy swoją postać. Na razie możemy mieć przy sobie dwa medpeny, którymi się leczymy. Jak nam się skończą, możemy je uzupełnić podchodząc do apteczek rozsianych po mapie i wciskając F. Naboje możemy uzupełnić używając F na skrzyniach z amunicją, które również są rozsiane po mapie. Gdy chcemy podnieść broń z ziemi lub przejąć jakiś punkt, wciskamy klawisz F. Radar, który widzimy na dole ekranu, wskazuje nam pozycję naszych sojuszników, jak i wrogów. Pojawiają się na radarze, gdy tylko mamy ich w zasięgu widzenia, czy też generują hałas lub prowadzą jakieś czynności bojowe, jak strzelanie za osłon. Kiedy wychodzimy poza obszar grawitacji lub tracimy powierzchnię pod stopami na platformach poza stacją, przechodzimy w tryb EVA, czyli po prostu poruszanie się w przestrzeni bez grawitacji. Zawsze pamiętajcie, aby mieć nogi skierowane ku podłożu przed lądowaniem, bo inaczej może to się dla Was skończyć namiętnym pocałunkiem gleby, po czym staniecie się łatwym celem. Pora na kolejny moduł, czyli Arena Commander. Jest to wiele trybów rozgrywki umożliwiających latanie i walkę statkami w kosmosie. Pierwszy z nich to Free Flight. To tryb, gdzie nie ma żadnych ograniczeń, po prostu wybieramy statek, mapy, na której chcemy grać i robimy, co nam się żywnie podoba. Kolejny to Classic Race, tryb, w którym ścigamy się statkami z innymi graczami lub możemy grać solo. Oczywiście nie jest rekomendowane ściganie się dużymi jednostkami, ale zawsze można to zrobić chociażby dla zabawy. Następne tryby na liście to standardowe gry PvP, Battle Royale, czyli typowe każdy na każdego, i Squadron Battle, tryb, w którym dwie drużyny walczą przeciw sobie.
Ostatni tryb, czyli Vandal's War i Pirate's War, to rozgrywki PvE, dające nam możliwość walki przeciwko komputerowi solo lub w drużynie z innymi graczami. Celem jest przetrwanie i pokonanie wszystkich nadciągających fal przeciwników. W Vandal's War walczymy przeciwko obcej rasie Vandal, a w Pirate's War to, jak sama nazwa wskazuje, przeciwko piratom. Możecie dostosować wasz statek w każdej chwili klikając na Ship Customization. Tutaj możecie zmienić uzbrojenie waszego statku, działka, rakiety czy też pomniejsze komponenty. Lista dostępnych rzeczy zależy od tego, co aktualnie posiadacie na waszym koncie. Tutaj też pokażą wam się wszystkie rzeczy, które wypożyczacie za pomocą wirtualnej waluty REG, o której jeszcze powiem w dalszej części wideo. Aby statek był na tyle gotowy, by móc uczyć się latać, polecam przejść od razu do gry dla jednej osoby w trybie Vandal Swarm. To najlepsza metoda na szybkie rozpoczęcie meczu bez zbędnych problemów. W i S zwiększa lub zmniejsza moc silników. A i D pozwala na ślizg w lewo i prawo, tak samo jak Ctrl spacja, ślizg góra-dół. Q i E pozwala na obrót statku wokół własnej osi. Prawy Alt i Koma zmienia sposób lotu z interaktywnego sterowania gimbalami na tryb relatywny, co oznacza, że twój statek leci w tą samą stronę, w którą skierowany jest jego nos. Prawy nawias to obracanie głowy, co pozwala na swobodne rozglądanie się w kabinie pilota w dowolnym kierunku. Shift uruchamia dopalacz, który umożliwia szybkie osiągnięcie dużych prędkości lotu. X, czyli przyspieszenie, jest to najprościej mówiąc zwiększenie zwinności lotu przez przyspieszenie silników odrzutowych statku. Oba tryby przyspieszenia bardzo szybko zużywają paliwo, które może się skończyć po krótkim czasie. Nie jest nieskończone. Wskaźnik ilości paliwa znajduje się w lewej górnej stronie panelu informacyjnego. Wciskając klawisz G, zmieniamy rodzaj i typ flar, a odpalamy je przytrzymując ten klawisz. Wciskając T zaznaczamy najbliższy nam cel. Przyciskając wielokrotnie Y przechodzimy cyklicznie do kolejnych dostępnych nam celów. Lewy klawisz myszy służy do strzelania z broni należącej do grupy pierwszej, natomiast prawy klawisz myszy strzela z broni należącej do grupy drugiej. Aktualnie wykorzystywane są dwa typy znacznika informujące o miejscu trafienia strzałów dla każdej z grup broni. Podstawowy podąża za wskaźnikiem silników manipulujących bronią, drugi można włączyć za pomocą opcji gry, powodując, że mój cel wskazuje punkt do oddania strzału. Wybór sposobu celowania w dużej mierze zależy od własnych preferencji oraz typu statku, jakim latamy. Inny sposób kontroli wymaga zupełnie innego podejścia do sterowania. Wciśnięcie środkowego klawisza myszy powoduje namierzenie pociskiem aktualnego celu. Gdy ten będzie zablokowany, możemy wypuścić pocisk, przytrzymując dłużej środkowy klawisz myszy, licząc na skuteczne trafienie celu. Wciskając prawy Alt i Backspace uruchamiamy mechanizm samodestrukcji statku. Jest to użyteczne w przypadku, gdy nasz statek jest zbyt uszkodzony i nie możemy nim już sterować, lub zdarzy się coś dziwnego i nasz statek utknie w martwym punkcie. Zawsze możemy go wysadzić. Wróćmy teraz do tematu REG. Załóżmy, że mamy podstawowy statek i podstawowe uzbrojenie do niego, a pytanie brzmi, czy mógłbym wypróbować inny zestaw uzbrojenia lub lepszy statek, nie wydając prawdziwych funduszy, aby mieć do nich dostęp? Oczywiście można to wszystko zrobić wypożyczając go. Każdy dostępny osprzęt oraz zdolny do lotu statek można wypożyczyć i to bez zaangażowania w to dodatkowych środków finansowych. Można to zrobić za pomocą strony internetowej RSI, wydając przy tym wirtualną walutę REG, Rental Equipment Credits, którą otrzymujemy grając w wieloosobowe tryby rozgrywki, dostępne w module Arena Commander. Wszystkie za wyjątkiem trybu Free Flight. Jak to zrobić? Trzeba zalogować się na swoje konto na stronie RSI. Następnie kliknąć Store i wybrać Electronic Access. Naszym oczom ukaże się wszystko, co można tam kupić, podzielone na kategorie. Statki zaczynają się od 2000 REG. Każdy statek różni się od siebie osprzętem bazowym, a także ilością i zdolnością zaczepów do podwieszania różnej wielkości broni. Osprzęt ten można od razu zamienić na inny. Na stronie mamy naprawdę sporo do wyboru. Łatwo można skompletować w ten sposób sprzęt najbardziej odpowiadający naszym preferencjom. Oczywiście, aby to zrobić dobrze, trzeba spróbować różnych wariantów i po to właśnie powstał ten system. Pożyczanie jest taniej i ma na celu testowanie różnych konfiguracji. Sprawdzając je, można na przykład porównać ilość zdobytych punktów REG przy obecnej konfiguracji, zwiększając jednocześnie ilość posiadanych punktów REG. Oczywiście po każdym zakupie w Electronic Access należy ponownie zalogować się do gry, aby nowy sprzęt był dla Was dostępny in-game. Obecnie najlepszym trybem do zdobywania REG, biorąc pod uwagę spędzony czas w grze, a zdobytą ilość, to tryb Classic Race, ale równie dobrze możecie zdobywać podobne ilości w trybie Vandal Swarm. Wybór należy do Was. Teraz przejdźmy do dostępnej mini części MMO, czyli Persistent Universe.
Jest parę rzeczy, które tutaj możemy zrobić, na przykład możemy przejść do naszego hangaru, czyli możemy pochodzić po naszym prywatnym hangarze, przywołać w nim nasze dostępne statki, aby móc je pooglądać, dostosować tam ręcznie uzbrojenie naszego statku, udekorować jakoś hangar. Area 18 to jest przykład lokacji, które będzie można zwiedzać w grze po wylądowaniu na planecie w jakichś konkretnych, przygotowanych przez deweloperów miejscach dla nas, gdzie będzie można kupować czy też handlować naszymi towarami. Teraz przejdziemy do najciekawszej części, czyli próbka mini porcji MMO, lub też jak to woli, tryb Crusader. Tutaj możemy swobodnie przemieszczać się po jednym systemie. Powykonujemy jakieś misje, kupimy uzbrojenie dla naszej postaci itd. Zaznaczamy region dla Europy, czyli EU, lub w zależności od tego, w której części świata gracie w grę i klikamy na Visit Spaceport. Po tym, jak dołączycie do gry, to wasza postać pojawi się na port Olisar. No chyba, że byliście niegrzeczni, zabijając niewinnych graczy, to będziecie pojawiać się na stacji Grimhex. Jest to swojego rodzaju baza piratów. Wciskając w tym trybie F1, przywoła wam wasz MobiGlass. To wasz podręczny interfejs, jeżeli chodzi o aktualny stan kota, podstawowe informacje oraz dziennik zadań. Do aktualnej listy zadań i misji przechodzimy klikając na panel Scheduler i tutaj klikając na poszczególną misję możemy zobaczyć, o co w niej dokładnie chodzi. A klikając na ten malutki diamencik obok nazwy misji możemy dać polecenie śledzenia misji, dzięki punktom nawigacyjnym. Klawisz Backspace cofa nas do głównego menu w MobiGlass. Co do waszej posiadanej gotówki in-game, możecie zauważyć, że nazywa się ona AUEC, co daje nam to do zrozumienia, że jest to waluta alfa, czyli taka, która nie będzie się liczyć po oficjalnym wydaniu gry. I stan waszego konta od aktualizacji do aktualizacji może być przywracany do domyślnej kwoty ustalonej przez deweloperów. I ta waluta nie może być myloną z walutą REC. REC jest tylko do wypożyczania rzeczy do Arena Commander, a w Persistent Universe płacimy za wszystko za pomocą AUEC. Podsumowując, AUEC jest dla części MMO, REC jest dla symulacji Arena Commander i Star Marine. Klikając na Journal, przechodzimy do podglądu wszystkich wiadomości, które otrzymaliśmy podczas wykonywania misji. Możemy tutaj również przeglądać audiologii i wszelkie informacje z datapadów, jakie możemy znaleźć podczas gry w różnych miejscach. Po prostu taki nasz osobisty dziennik, w którym znajdziemy pomniejsze czy też kluczowe informacje dla gry. F1 chowa nam interfejs MobiGlass. Co teraz? Teraz pora, aby przyzwać nasz statek dzięki panelowi do przyzywania naszego statku na stacji dzięki obsłudze Shipshare. Tak jak wcześniej, aby wejść w interakcję wciskamy klawisz F, po czym wybieramy statek z naszej kolekcji i wciskamy Request Ship. Po przyzwaniu naszego statku pojawi się informacja, na którym lądowisku pojawił się nasz statek, ale równie dobrze możemy zignorować ten komunikat, ponieważ automatycznie dostaniemy punkt nawigacyjny, gdzie znajduje się nasz statek, więc najłatwiej po prostu podążyć za tym wskaźnikiem, aby znaleźć nasz statek. W tym trybie możemy również zmienić lub też kupić nowe ciuchy dla naszej postaci. W tym celu szukamy sklep, który nazywa się Kasaba Outlet. Wchodzimy do sklepu i powiedzmy, że spodobała nam się ta kurtka. Tak więc podchodzimy do niej i za pomocą rolki nawigujemy w menu, które nam wyskoczyło i wybieramy, czy chcemy przymierzyć tą kurtkę, kupić lub po prostu założyć, o ile wcześniej już ją kupiliśmy. W tym podmenu zatwierdzamy za pomocą klawisza F. Poza ciuchami możecie również kupić broń oraz pancerz na stacji Port Olisar i Grimhex. Poza tym w tym trybie macie narzędzia do interakcji z innymi graczami. Domyślnie za pomocą klawisza Enter możecie przywołać okno czatu, gdzie możecie napisać wiadomość do wszystkich graczy, którzy znajdują się na serwerze, a wpisując w oknie czatu komendę /help możecie przejrzeć listę ekspresji waszej postaci, które może wykonać. Mało przydatne, ale cieszy oko. Wracając do naszego statku, zanim wyjdziecie ze stacji, nie zapomnijcie o swoim kombinezonie, ponieważ bez niego możecie sobie łatwo wyobrazić, co was spotka w śluzie powietrznej. Przechodzimy do szafki, która znajduje się koło każdej śluzy. Aby założyć nasz kombinezon, należy wcisnąć klawisz F. Czy aktualnie mamy na sobie kombinezon, można szybko zobaczyć w trybie trzeciej osoby. Lub po prostu poznacie, że jesteście w kombinezonie, kiedy wyświetli wam się radar lub będziecie widzieć, że wasza postać ma założony jakiś hełm na głowie. Następnie otwieramy śluzę, przechodzimy do niej i aktywujemy proces dekompresji, by móc opuścić stację. Odnajdujemy nasz statek, znowu wciskamy klawisz F na wejściu i otwiera się nam właz do statku. Znowu wciskamy F, aby wspiąć się na statek i po raz kolejny F, aby usiąść za sterami statku. Jak już będziecie znajdować się za sterami statku, będziecie chcieli wcisnąć spację, aby wznieść się ponad lądowisko. Natomiast wciskając N możecie wyłączyć lub włączyć z powrotem tryb lądowania, którego w przyszłości będziecie używać, aby ponownie wylądować na stacji. Aby szybko i wygodnie wylądować, możecie po prostu włączyć tryb lądowania i skorzystać z autopilota. Wtedy musicie zwrócić uwagę na radar, który pokazuje wam miejsce, gdzie możecie aktywować autopilota. Poznacie te miejsca po kwadratach z zielonym obramowaniem.
Jak macie takie dostępne, to w trybie lądowania wciskacie i przytrzymujecie klawisz N i autopilot zajmie się resztą. Tak czy inaczej, pora ruszać. To, co jeszcze możecie zrobić w tym trybie, o czym już wspomniałem, to wykonywanie misji. Jak wcześniej zaznaczyliśmy jakąś misję, to wskaźnik pokaże nam, w którym kierunku należy się przemieszczać. Jednak kosmos jest ogromny i trzeba się do tych miejsc jakoś szybko dostać. Tak więc wciskamy klawisz B, wyświetli nam się mnóstwo punktów, do których możemy szybko się przemieścić i skorzystamy z tak zwanych quantum jumpów. Namierzamy taki punkt i wciskamy klawisz F. To wszystko, jeżeli chodzi o podstawowe wskazówki dla waszych pierwszych kroków w Star Citizen. Pamiętajcie o tym, że gra nie jest jeszcze skończona, więc po drodze nieraz zdarzy wam się napotkać jakieś dziwne bugi czy inne chochliki podczas waszej przygody. Mam nadzieję, że omówiłem wszystkie podstawy w tym materiale wideo. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie gry, możecie je śmiało zadawać na naszym forum Star Citizen Polska, które znajdziecie na portalu Game Armada. Game Armada i Star Citizen Polska to miejsce, gdzie szybko możecie uzyskać rzetelne i wyczerpujące informacje na temat Star Citizena. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w świecie Star Citizena.